Będziemy sobie troszkę robić rzeczy związane z więźniami, żeby tak się nie buntowali. Pokażę mi potrzeby. Mają problemy z higieną. No troszkę się nie dziwię, bo mają daleko do tych pryszniców. Więc zrobiłbym im prysznice po prostu w środku w celach, żeby nie musieli wychodzić. Od tego możemy sobie w sumie zacząć. Natryski, dobra. I tutaj koło łóżka, koło tej toalety naprzeciwko. Można by też zrobić im na przykład jakąś półkę na książki, ale nie wiem, czy to nie będzie trochę przesada. Bo chyba mają to jakąś bibliotekę. Nie, tu akurat nie mają, ale no bez przesady w sumie. Ale z drugiej strony, no więźniowie więźniowie zazwyczaj mają dostęp do takich rzeczy jak książki, więc w sumie można by im to zrobić. Zobaczymy, jak to wyjdzie z kasą. Na razie te natryski kosztują trochę, ale mamy też uzbierane nieco pieniędzy, więc spoko. Okej, mamy w tym bloku gotowe. Tutaj nie wiem, czy to robić. W sumie można by, bo dzięki temu zwolni się całkiem duża przestrzeń na jakieś inne rzeczy. A też nie jest to jakoś mega drogie, szczerze mówiąc, więc możemy sobie też zrobić to w tym bloku. Okej, mamy to skończone. Ja sobie jeszcze dokończę izolatki, bo widzę, że nie porobiłem w tych miejscach izolatek, gdzie powinny być. Między innymi tutaj. A wydaje mi się, że trochę osób czeka do tych izolatek. Nawet nie mam pomieszczeń w tym miejscu. O, zrobionych. Jak ja to robiłem? Nie mam pojęcia. Chyba o tym po prostu zapomniałem. Zdarza się. Teraz wypadałoby zrobić oczywiście drzwi do izolatki. One są drogie. Kosztują trochę za dużo, szczerze mówiąc. Ale dobra, przynajmniej będziemy też mieli z głowy tutaj te izolatki. Dobra. Także to już jest chyba, można powiedzieć, ogarnięte. Tutaj sobie jeszcze tylko ogarnę dostęp do wody i będzie bailando. Widzę też, że jedna osoba zdała ten kurs przygotowawczy, więc dobrze idzie. Troszkę to wolno jednak, ale zawsze coś. Także jest spoko. Czy ja mogę sobie jeszcze jakąś ogarnąć kolejną dotację? Mogę. A czy ja nie robiłem przypadkiem tego? Chyba nie, z tego co widać. Więc weźmiemy sobie blok więzienny D, bo jest za to fajna zaliczka. Później 20 tysięcy i to, powiem wam, się przyda. Dobra, mamy 12 tysięcy. Potrzeby, także to powinno się ogarnąć, ta higiena. Rodzina, okej, 38 więźniów, przecież zrobiłem. Są tutaj pokoje odwiedzin, może są trochę za małe. No, może być na 113 więźniów, faktycznie mogą być trochę małe. Więc można by jeszcze jedne zrobić gdzieś tutaj, przypuśćmy. Taki też blok, albo gdzieś tu. Na razie bym sobie ogarnął blok dla tych, dla gangusów, wiecie? Dla tych gangsterów całkowicie, żeby sobie ich pooddzielać. Bo ich, z tego co wiem, jest dosyć sporo. Zaraz sobie to też sprawdzimy. Wywiad. O, i w tych przywódców gangu mamy jeden, dwa. No, tych to nie wiem, czy jest sens. Złe zachowanie, zabójstwo. Zabójstwa gangu. Czy tych też trzeba, tych mniejszych, czy to są tylko przywódcy? To jest chyba przywódca, nie? Więc w sumie nie ma ich zbyt dużo, ej. Tak szczerze mówiąc, to nie ma ich zbyt dużo, więc można by ich pooddzielać. Chyba, że trzeba oddzielić wszystkich, co są w gangu. Chyba tak. Wtedy nie będą nowych, prawda, rekrutować. Także mamy ich, czekajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czy też się liczę osobno? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. A tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Także w sumie można by taki jeden blok gdzieś sobie skopiować i zbudować go w tym miejscu. Tylko wydaje mi się, że no, bym go bardziej ogarnął i to by takiej przerwy nie było, szczerze mówiąc. Ja bym go zrobił gdzieś tu. Tutaj byłby taki blok na przykład. Już bardziej można by go tutaj zrobić. Tu bym sobie jeszcze przedłużył te zwykłe, a za tym blokiem śmierci byłby ten blok zwykły. Może by go jakoś tak nawet wkomponować. Tylko wtedy trzeba by było zrobić sobie tych strażników, co mają te snajperskie, żeby tutaj mi nikt nie uciekał. To by wypadało zrobić, szczerze mówiąc.
No przypuśćmy taki blok, do którego wejście by było tu. Tu jeszcze mamy do ogarnięcia, widzę, jedno biuro, które nie zrobiłem. No i tak, na przykład tutaj by trzy na izolatkę. No to tu by mogło być, przypuśćmy, jakieś izolatki na przykład. O, czemu by nie? Tu by mogło coś takiego być. A tutaj teraz, chyba żeby cały ten dół na takie izolatki zrobić, bo oni się potrafią nieźle pultać. Dobra, no tam byłoby na boiler na przykład. O, to bardziej może tu. No, ale jakoś w tym stylu. Tutaj byłby korytarz. Tu, i tutaj mogłyby być już kolejne nowe cele. Tylko bardziej. No, w sumie tak. Dobra, no to ja to będzie musiało być. A to w sumie nawet i lepiej. Bo jak będzie tutaj ściana, to tu mi się jeszcze zmieści 4x4, znaczy 2x2, sorki. Ta budka strażnika. Co tak strzela. I to w sumie może być też odrobinkę dłuższe nawet. O, nie musi być takie idealne tutaj wszystkie te rozmiary. I to będzie, myślę, całkiem spoko. Zrobimy sobie to na przykład takiej wielkości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Niech będzie na 10. I wtedy będziemy mieli tutaj 30. No i spoko. Znaczy około tych 30, bo pewnie tam coś jeszcze sobie odejdzie na jakieś inne rzeczy, na boiler, nie? I tak dalej, więc to jest w sumie do ogarnięcia. Tam będzie takie osobne wejście, chyba że nie. Wejście będzie jedno i przypuśćmy zamiast jednej celi, będzie, no w sumie to zamiast dwóch cel, będzie po prostu takie przejście tutaj dalej. No i chyba będzie to nawet spoko wyglądało. Dobra, także to będzie taka jakby tylko i wyłącznie cele, a jeszcze musi być coś takiego jak na przykład taka stołówka, która też wypadałoby, żeby była tu osobna, szczerze mówiąc. I również kuchnia. Także póki co, zróbmy sobie to. Budynek ceglany. Może, a niech się zbudują też. I za to wyjdzie ile? 10 tysięcy. Wow! Sporo! Sporo, szczerze mówiąc. Pokażcie, jak tam wyglądają potrzeby personelu. Tu jest bardzo dobrze, o to jest zadbane. No, o więźniów nie za bardzo, ale to są więźniowie, więc w sumie. Wolność. Czemu taka słaba jest wolność? Pokażcie, jak tutaj wyglądają. Wygląda harmonogram. No, trochę mało, no trochę. Trochę mało tego wolnego, szczerze mówiąc. Nie ukrywam. Nie ukrywam. Można by tutaj ogarnąć i zrobić im tutaj, przypuśćmy, coś takiego. Czy teraz będzie lepiej? Nawet tutaj może być też z rana czas wolny. O, na przykład tyle czasu wolnego. Kto będzie chciał, to sobie będzie spał, a kto nie, to sobie tam już się ogarnie, umyje i w ogóle. Mamy tu, widzę, jakiś wykryty podkop, więc można by sobie ogarnąć przeszukanie. Dawno nie było, jeżeli chodzi o tunele. O, tu mamy coś, widzę, wykryte. To sobie to usuniemy. Dobra, i tak, przyjdzie jeden zaostrzony rygor za chwilkę. Tutaj widzę, że na razie jest wszystko spoko. Tuneli żadnych nie wykryli. Okej, tylko ten jeden. Dobra, tutaj niech mi to w miarę szybko zbudują, ale na razie to tutaj. Niech poogarniają te rury. Ja sobie zatrudnię tutaj jeszcze na umowę zlecenie kilku robotników. Gdzieś 11, no niech będzie. Widzę, że tutaj gangi przejęły mi siłownię, gang niebieskich, a gang czerwonych przejął świetlicę. Też ciekawe. Widzę, że budynek się ogarnął. Możemy teraz przystąpić do budowy tutaj ścian w tym miejscu. Chyba starczy, mamy 6000. Nawet spoko tutaj hajs doszedł. Dobra, tutaj sobie porobimy wszędzie ścianki. Tutaj sobie skopiujemy już obecne cele, które tam mam niżej, żeby tego dwa razy nie robić. Tutaj potrzebuję jeszcze raz cztery cele sobie skopiujemy. Tutaj z dołu. Cztery cele. R sobie obrócimy i tu, proszę bardzo. Więc już to będzie jakoś wyglądało. A tutaj mogę sobie też zrobić, czy to jest. O, to jest też w dobrą stronę. Dobra, więc tak, polecimy sobie tu i polecimy sobie, o, tu akurat idealnie wyjdzie. A na górze też się uda? No niestety nie, to już jest troszkę inaczej. A tu jeszcze potrzebuję jedną celę. O matko, zobaczcie, jak tutaj ładnie pieski wykryły.
tunele, już by prawie uciekli. No, na szczęście pieski tutaj sobie dały radę, spisały się na medal. Proszę bardzo, już by chcieli. Tyle ludzi by uciekło, zobaczcie. Tyle osób chciało uciec. Na szczęście się im to nie udało, haha. No, ogólnie tak to wygląda. Tutaj już się to wszystko buduje. Dociągnąłem sobie też tutaj już rurę z wodą. Musimy sobie jeszcze ogarnąć tutaj prąd. To jakoś też mniej więcej tędy sobie to puścimy. Od kuchni. Mam też pieniądze, to sobie od razu też zamontuję kolejny kondensator. A czemu go nie mogę zamontować? A bo to już jest na maksa, tak? Podałoby... O, tu mi się jeszcze zmieszczą. To sobie damy dwa. O, te takie większe, spoko. To powinien prąd teraz na długo jeszcze wystarczyć. Dobrze, więc to niech mi ogarniają. Ja sobie tak, przed tym, no to myślę, że można by zrobić, o tak od razu na wejściu, zrobimy sobie jakiś dziedziniec dla nich. Logistyka. Żeby też tak cały czas nie siedzieli. Celi. Planowanie, ściany. Tutaj można by zrobić taki dziedziniec w kształcie kwadracika. Taki, myślę, wystarczy. A tutaj by mogła być jeszcze jakieś pomieszczenie. Tu. Przypuścimy kuchnia. Na przykład. Tu bym zrobił kuchnię i... Tutaj na przykład, żeby była stołówka dla nich. Będą sobie przechodzili przez ten, przez dziedziniec na stołóweczkę. Myślę, że może być, czemu nie? Chyba, żeby tą stołówkę tu bardziej... Tego sobie na razie jeszcze nie ogarniam. Tutaj, tego miejsca, bo w sumie tu jest wejście. No ale to sobie wejście najwyżej damy troszkę z boku. Niech będzie. A tutaj byłyby te izolatki wtedy, ale to mówię, to sobie jeszcze, to tam się jeszcze ogarnie. Może to będzie trochę wyglądało inaczej. Tu jest to miejsce na biuro. Chyba, żeby tutaj zrobić sobie na przykład tą, tutaj też, żeby tego nie było. Tutaj będzie wtedy wejście. Tam na przykład jakieś pomieszczenie takie jeszcze dla nich. Osobne coś. Przypuśćmy jakaś też świetlica albo coś takiego. A tutaj by była stołówka, tylko czy potrzebuję taką dużą stołówkę? Tutaj nie ma tego jakoś mega dużo, nie? Szczerze mówiąc. Żadnej więźniowie, aha, dobra. Więc w sumie... Jakby to sobie jakoś tak, jakby to zrobić? Może to podzielić na dwa jeszcze? Tu jest to biuro, tutaj też by było jakieś jeszcze pomieszczenie większe. Jakieś może ambulatorium, czy coś na przykład, o! Oj! Personel jest niezadowolony z warunków pracy w więzieniu? Co? Przecież dobrze, no halo! Nie ma tragedii. Co, 50%? Podwyżki chcą? No nie wierzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No ja cię kręcę. Czy to bardzo mnie zabolało? Wydatki? Będę na minusie? Chyba nie. A to spoko, to może być jeszcze. W ogóle ile mam pieniędzy? Skąd? Halo, czy mam jakieś dotacje? Nie. Mamy dużo pieniędzy. Fajnie. Mamy czterech, widzę, więźniów na śmierć. Dobra. Fajnie, fajnie. To też będzie hajsik. Okej, tak, zrobimy sobie tutaj dalej te fundamenty jeszcze. Budynek ceglany tu. Tutaj... Można by taki korytarz zrobić tam, ten, do tych izolatek. Taki, na przykład taki. Taki wąski. Albo takie, taką tą stołówkę sobie zrobimy. W sumie. Coś takiego by tu było. No i tu w sumie też już niech to ogarną. Od razu. Tu by była ta stołówka. A tu może być kuchnia. Będzie też fajny dostęp. O, dobra, że mamy to przekminione, nawet spoko. A tutaj, czy tu w ogóle musi być, to nie no, fajnie, aby było tam to dojście. Ale na przykład można by sobie zlikwidować jedną celę tutaj jeszcze. I żeby tu było takie osobne całkowicie wejście do tych izolatek, tak tylko od tego miejsca. W sumie dawaj. I tutaj byłyby te izolatki, no ale to też wtedy musimy sobie zrobić... A tutaj, aha,
O, to co będzie musiało być tak. No i niech mi to budują. Dobra, niech mi to budują. Mamy sporo pieniędzy, to sobie troszeczkę zainwestujemy w jakieś lepsze podłogi na przykład. Myślę, że białe płyteczki. Tutaj, wszędzie. Nawet na kuchni sobie ładne zrobimy. Żeby też troszkę o samo to więzienie zadbać. Na przykład drewniane tutaj będą korytarze. O. A cele... To najlepiej jakieś takie płyty chodnikowe bym w sumie zrobił. Betonowe posadzki, może nie jakieś marmury, albo glebę bym im dał. Płytki marmurowe, kratownice, wapien. Zrobienia więzienia nowoczesny wygląd. Komponuje się ze ścianami. O, nie wiem co to jest, ale jak gra mówi, że się będzie komponowało, to biorę. Biorę, czy to jest jakoś mega drogie? 5, no to tak spoko. Spoko ta cena. Niech będzie. Całe to sobie tutaj zrobimy. Zobaczymy jak się będzie to komponować z tą drewnianą podłogą. Bo to akurat jeszcze jest spoko. O, dobra. No i git. Także to mamy z głowy. Tu będzie jeszcze wejście. No myślę, że mogą być takie drzwi zwykłe. Tutaj. Aha, tylko to teraz mi nie zadziała, tak? O! Dobra, muszą być tutaj drzwi jednak. Żeby to zadziałało. No to tutaj też się powinno za chwilę mam nadzieję, że tu mi za bardzo nic nie zburzy ścian. Ale chyba nie powinno. Tu jest wejście do tego. Dobra, nie się to ogarnie. Tam już budują. Widzę, że to załapało chyba jako cały budynek, więc to w sumie spoko. Dobra. Tu mamy trochę martwych. Czy jest już wszystko zajęte w kostni? Chyba tak. Chyba tak, tu by można w sumie zrobić, aha, tu są te środki czyszczące, no tak. Teraz nie za bardzo potrzebna jest łazienka, bo potrzeby chyba, jeżeli chodzi o... Co ta higiena taka, ej, wy się myj ta, a nie, o teraz dopiero się każdy myje. No dobra, także jakoś to działa. Ej, powiem wam, że bardzo to fajnie wygląda. Spoko, będzie tutaj całkiem ładnie. Okej, także to już też mi niech poogarniają w miarę szybko. Tak się widzę, to na raty trochę zrobiło. Bo tutaj się zrobiło, a tutaj się nie zrobiło. No proszę mi to szybko ogarnąć. Raz, ja nie mam czasu. Tutaj tak samo. Bo tu mamy ogarnięte, także teraz to wejście to jest w troszeczkę złym miejscu. Damy sobie je tu. A to proszę mi... Tylko teraz mi pouciekają, jak ja teraz te drzwi tutaj usunę. Albo nie, bo tu jest w sumie dla personelu. Dobra, to proszę mi to zdemontować. Tutaj się już widzę ogarnęło też fajnie. No i tutaj też się ogarnęło, tak na raty serio będziemy to robić, naprawdę. I tutaj też się... Ucieczka gdzie? Tutaj, jakimś cudem. No dobra, można i tak, bywa i tak. Czemu taki nagle na minusie jestem, halo? Ej. O co chodzi, już było dobrze. Dobra. A tutaj czemu tak to zrobiło się? Halo. Halo. Budynek ceglany tu jeszcze musi być kawałek. Proszę mi go zrobić mega szybko. Tu będzie kawałeczek ściany. Tutaj nie ma dojścia do tego. O. Też proszę szybko zrobić. Tak samo jak tutaj. Okej, okay. Czy taka mi tutaj kuchnia wystarczy? Nie wydaje mi się. Jakby to tutaj zrobić? Tak, przy samej ścianie będą. Tutaj tak. To ściana może być tutaj troszkę bliżej na przykład. Tutaj będzie taka stołówka dla nich, dosyć duża. Więc nie powinni się pozabijać za bardzo. Stoły do podawania, one są na 5, będzie jeden tu, drugi tu, trzeci tu, czwarty tu. Dobra, także to może być troszkę bliżej. A w sumie nie, bo tutaj, tu to ma być biuro, no to ono może być takie. No to będzie tak. Nie, to czy to jest sens? Nie, to lepiej żeby to było całe takie. Dobra. I ściana ceglana. Tu. Wejście do tego będzie z tego dziedzińca. Takiego. Drzwi i ściany. Cyk.
I cyk. Tutaj też sobie to zagrodzimy ścianką. I tutaj sobie zburzymy jedną celę. Przypuśćmy, tutaj będzie takie wejście. Do tego zdemontujemy sobie tutaj wszystko. Zmontuj obiekt. O. I zburzymy sobie też kawałek ściany. I ten kawałek ściany też. Dobra. Więc tutaj jeszcze się tutaj też pomieści tych izolatek. Dla tego rygoru. Tutaj mi się jakoś dwie zmieszczą. No nie za bardzo. Taka je... No to będzie boiler. Dobra. Bo też sobie go tutaj zrobimy. Kocioł wodny. Proszę bardzo. Do niego musi iść taka rura. Kaloryferki. Jeden, drugi, żeby też strażnicy mieli ciepło. Tutaj będą też dwa, bo później będą narzekali, że jest im zimno. Tak i tak. No i tutaj też do tej całej wody też by wypadało im zrobić. Jakie tu mają luksusy, ja cię kręcę. Ciepłą wodę, no. Kto to widział? Żeby mieli ciepłą wodę. No ale dobra, już niech mają. Niech znają moje dobre serce. Dobra, tu jest kocioł. To nie rupta mi tego. Powinien chyba sięgnąć. Tam sobie tu jeszcze tak na przestrzał. Powinien, wydaje mi się, sięgnąć. Najwyżej będziemy trochę to przebudujemy. No, tutaj też się widzę, super zrobiło. Zbóż ściany. No, bardzo fajne ściany mi tutaj się zrobiły. Do tego tak, ogrodzenie. Tutaj proszę zrobić. Drzwi, stop! Gdzieś ty mi tutaj te... Teraz musiałeś zrobić drzwi, naprawdę. Och, ty dziadu jeden. Nie w tym miejscu miały być drzwi. Drzwi muszą być tutaj. Tu i tak. Następnie lecimy sobie. Tu będzie kuchnia. Duża, fajna kuchnia. Proszę bardzo. To też będzie musiało być tutaj jakieś wyjście. Drzwi. Dla personelu. No, może być tutaj. Dobra, jak już tutaj jesteśmy przy tej kuchni, to sobie coś porobimy, różne rzeczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Super, wyszło. Tutaj teraz odrobinkę tych. To chyba może być też tak. Na przykład. Umywaleczka. Jedna umywaleczka. Druga umywaleczka. Tyle kuchni powinno wystarczyć. Tutaj sobie damy może jeszcze jedną w ten sposób. Jakiś śmietnik. Może będzie jeszcze jedna lodówka i śmietnik. Halo, panie burmistrzu? Wypadek w pobliskim więzieniu czynił celu nieużytecznym. Nie mamy wyboru. Musimy przenieść więźnia do twojego więzienia. Spoko. Za ile hajsu? Za 3000... To jest to? Czy to po prostu... Za to nie dostanę nic. Chyba nic. Super. Ale mamy dużo pieniędzy. Ej, mamy dużo... Mamy coś za dużo pieniędzy, szczerze mówiąc. Ale 150... Na szczęście są te pomieszczenia tymczasowe. To tam się jakoś ogarną w miarę. Dobra, lecimy tak. Z budową... tutaj ogólnie całe to... Tu już są, widzę, cele, ale tutaj jeszcze nie zrobiłem drzwi więziennych. Z jakiegoś powodu. Dobra. Stołówka. No halo. Stołówka będzie tu. Tu jest... Aha, bo tu nie ma dojścia, tak? No to zrobiliście mi tutaj te drzwi? Proszę mi to zrobić szybko. No tutaj sobie chodzą. Czemu oni... Tędy to idą. Tutaj nie dojdziesz. Nie ma opcji. To tutaj te drzwi mi zrób taj, bo to ważne jest. Akurat w tym miejscu. I tak, tu będzie stołóweczka. Tu widzę, że jest chyba problem, że nie mają gdzie zjeść. No dobra, ale to jeszcze zanim ktokolwiek mi tutaj przyjdzie, to musi być ten najwyższy rygor tutaj. No. To musi być ten najwyższy rygor. Czemu tu jest strefa niebezpieczna? Ciekawe.
Tutaj może być, nie wiem, ambulatorium na przykład. Zdemontuj. Tutaj będzie ściana w tym miejscu. Zdemontujesz to? O, super, dzięki! Dostaniesz podwyżkę, nigdy ci tego przez tydzień nie zapomnę. Zbóż ściany. I lecimy z obiektami. Tutaj muszą być duże stoły. Takie stoły będą. Tu. Też jest dużo tutaj więcej miejsca. A więc też spoko. Najwyżej sobie jeszcze będziemy mogli tak zrobić, że trochę to ściaśnić. I tutaj się jeszcze jeden stół chyba zmieści. Oraz stół do podawania. Stół do podawania. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. No, teraz będą jakieś problemy, że tam będzie brakowało jedzenia czy czegoś. Dobra, zaplecze. Pokażcie mi tutaj, jak się prezentuje ta woda. Czy sięga, czy nie sięga? Może jej by sięgła, gdyby tutaj był ten kawałek jeszcze ten. Tam widzę, o, ładnie sięgło, także ten bojlerek widzę, no problem. Tu sobie jeszcze też zrobimy ciepłą wodę. Okej. Tutaj się już widzę, to ogarnęło. Również tutaj, nie tak. To i to, nie no, to w sumie może być tylko dla personelu, żeby stąd nic nie wynosili. Dobra. I teraz tak, pokażcie mi tych gangsterów. Gangi. Chodź tu. Chodź tu, mordeczko. Najwyższy rygor. Na razie sobie damy tylko i wyłącznie tych. Ten jest też przywódcą gangu. Najwyższy rygor i ten jest też przywódcą gangu. Najwyższy rygor. No. O, tutaj się... Tutaj widzę, pan od razu idzie na najwyższy rygor. Jak ktoś się w ogóle stąd zabierze. A z tym może być różnie. Tutaj... Tutaj są jeszcze mega przywódcy. Czyżby już nie było przywódców? Dajcie znać, czy ja muszę też dawać te z tym jednym kółeczkiem? Czy nie? Bo w sumie ciekawy jestem. Okej, mogę sobie trochę zwolnić chyba pracowników. Tych, co tutaj zatrudniłem sobie na akord. Personel. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć. 30 niech będzie. No i tutaj będzie jeszcze też dziedziniec. Co sobie od razu też zrobimy? Kolejny. Taki mały, ale... Po co im większy? I tutaj tak. Dobra. 13 śmierci? A tutaj, no to bywa i tak. Bywa i tak, o i tutaj sobie jeszcze też ściany zrobię do, na te izolatki. No będzie musiało być tak, to jest krzywo, ale czemu tyle śmierci? Mamy chyba za mało. Tak, lekarzy. To tego może być troszkę za mało. Dobrze, moi drodzy, także prezentuje się to całkiem fajnie. Tutaj już widzę, chyba powoli więźniów będą transportować do tego miejsca. Tutaj jeszcze by wypadało im zrobić ogrodzenie, żeby tu nie pouciekali z tego. A będą sobie tutaj przechodzić. No, wypadałoby, żeby tutaj też mogli ten ich jakoś zabrać w ogóle do tego miejsca, przetransportować. No, więc niech będzie, chyba że sobie to po prostu całkowicie zamknąć. Nie, ale lepiej, żeby był taki płot. Okej, także moi drodzy, blok dla gangusów zrobiony. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja się z wami żegnam. Na razie, pa pa.